Witajcie, moi kochani. Na moim zegarku właśnie minęła godzina 18:30. Dzisiaj jest czwartek. Jeden z chyba ładniejszych, chociaż zimniejszych dni tegorocznego listopada. Rzadko zdarza się tak, że w listopadzie mieliśmy piękną, słoneczną pogodę, a ten listopad zaczął się naprawdę, naprawdę pięknie. Chociaż prognozy pogody mówią, że no jednak trzeba już oczekiwać powoli nadejścia zimy. No tak, listopad, a za nim grudzień, a w grudniu na święta każdy chciałby mieć przecież chociaż trochę śniegu. Mamy zawsze wielką nadzieję, szczególnie dzieci, a także dorośli, którzy cały czas czują się dziećmi, żeby Mikołaj w Mikołajki, a później Gwiazdor albo Mikołaj, jak się mówi w innych regionach Polski, przyniósł nam śniegu na Boże Narodzenie. Rzeczywiście śnieg i Boże Narodzenie to jest taki piękny komplet. Bardzo, bardzo zawsze lubiłam śnieg na Boże Narodzenie i mimo, że jestem już dorosła, to mam nadzieję, że śnieg pojawi się w Boże Narodzenie, bo zawsze wtedy jest jakoś przytulnie i przyjemnie. Ale póki co, kochani, mamy listopad, mamy początek listopada i zaczyna się ochładzać. To prawda, ale zawsze możecie się rozgrzać przepyszną, przygotowaną przeze mnie bajką, baśnią, opowiadaniem lub opowieścią, a także wierszem dla dzieci. W zeszłym tygodniu w poczytajkach czytaliśmy sobie wiersz Juliana Tuwima. Dzisiaj również przedstawię Wam jeden z wierszy tego autora. Przeczytam Wam też fragmencik o samym autorze. Ja mam książkę wydaną przez wydawnictwo Nasza Księgarnia w 1983 roku. I wydawnictwo to na samym początku książeczki zbioru wierszy Juliana Tuwima napisało tak. Julian Tuwim żył w latach 1894-1953. W jego twórczości literackiej dużo miejsca zajmują wiersze dla dzieci. W książce pod takim właśnie tytułem Wiersze dla dzieci najpiękniejsze z nich zostały zebrane i po raz pierwszy wydane w 1954. I tutaj uwaga ode mnie, czyli rok po śmierci ich autora. Oprócz takich wspaniałych utworów jak Lokomotywa, Ptasie radio, Pan Maluśkiewicz i Wieloryb, znalazły się w niej również artystyczne przekłady znanych bajek Aleksandra Puszkina, między innymi bajka o rybaku i złotej rybce. Słoń Trąbalski jest popularnym, wydanym po raz pierwszy w 1938, a po wojnie 1953 zbiorem 16 wierszy, w dużej części humorystycznych, żartobliwych, jak na przykład w Aeroplanie, w którym zabawnie opisana podróż babuni samolotem okazuje się po prostu... I tego Wam nie zdradzę, bo dzisiaj właśnie przeczytamy sobie wiersz w aeroplanie. Pytacie pewnie, co to jest aeroplan? I tutaj już Wam szybciutko wyjaśniam. Aeroplan to jest samolot. Kiedyś na samoloty mówiło się właśnie aeroplany. Aero, ponieważ poruszają się w powietrzu. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że już siedzicie wygodnie. Jeżeli nie, to teraz szybciutko weźcie sobie jakąś milutką poduszkę, może kocyk, jeżeli Wam jest zimno. Usiądźcie sobie w wygodnym fotelu, na kanapie, a może macie ochotę się położyć, przykryć kocem. Jeżeli chcecie, oglądajcie moje nagranie i patrzcie, jakie głupie miny stroję Wam przed kamerą. I zapraszam Was, moi drodzy, na
Poczytajki. Dokładnie, dzisiaj czwartek, minęła godzina 18:30, więc pora zaczynać. Chcecie bajki? Oto bajka, a przed nami poczytajka. Julian Tuwim w aeroplanie. Wiersz ze zbioru pod tytułem Słoń Trąbalski. Miała babcia kurkę, kurkę złotopiórkę, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka. Babcia za nią truchtem drepce. Wracaj! Krzyczy. A ja nie chcę! A tam zaraz blisko to było lotnisko. Kurka się tam zapędziła, aeroplan zobaczyła, a że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia hopla, też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, drapać, dziobać, rzucać, miotać, szarpać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka wskrzek, babcia w płacz. Co się dzieje, kurko? Chodź! Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kozła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja, skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kółka drapie, śrubki skrobie, aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry, kubki piasku, wielkie drzewa, krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły z góry, co zobaczyły? Chmury. Akurat chmury już w dole były i ziemię zasłoniły. Ach, babciu, krzyczy kurka, na głowie stanął świat. Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed nimi. Ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął, ale babcia zeskoczyła i się nagle obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje. Widzicie, moi kochani, takie przygody w samolocie. I okazało się, że to wszystko przyśniło się babci. Jestem ciekawa, czy też miewacie czasem takie sny, które wydają się bardzo, bardzo prawdziwe. Czy na przykład zdarza wam się śnić, że lecicie gdzieś samolotem, a może, że sami macie skrzydła? Mnie się kiedyś śniło, że miałam skrzydła. A właściwie chyba nie skrzydła, po prostu leciałam. Powiem wam, że było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Ale też trochę dziwne, bo przyznam wam się, że mam lęk wysokości. Więc latanie to chyba nie jest dla mnie. Zostawię to ptakom,
i samolotom niech one latają. To był nasz obiecany wiersz, a teraz, moi drodzy, wracamy do książki, którą rozpoczęliśmy czytać w zeszłym tygodniu. Przypominam, że czytamy książkę Dr. Dolittle i jego zwierzęta autorstwa Hugh Luftinga. Rozdział trzeci. Dalsze kłopoty z pieniędzmi. Niebawem doktor zaczął zarabiać pieniądze na nowo i jego siostra Sara kupiła sobie nową suknię i była na powrót szczęśliwa. Wśród pacjentów doktora trafiały się zwierzęta, które były tak chore, że musiały przebywać w jego domu przez tydzień. A kiedy już dochodziły do siebie, to z reguły wypoczywały na krzesłach rozstawionych na trawniku. A nierzadko bywało i tak, że nawet już zupełnie wyleczone nie kwapiły się, by stamtąd odejść. Tak bardzo lubiły doktora i pobyt w jego domu. A on? Jak to on? Nie miał serca, aby odmawiać, gdy prosiły, by pozwolił im zostać u niego. I w ten właśnie sposób liczba jego ulubieńców stale rosła. Pewnego wieczora, gdy siedział sobie na murku w ogrodzie, popalając fajkę, przyszedł do niego włoski kataryniarz z małpką na sznurku. Doktor zauważył natychmiast, że obroża na szyi zwierzęcia była za ciasna, a sama małpka jest brudna i nieszczęśliwa. Niewiele myśląc, doktor zabrał Włochowi małpkę, dał mu szylinga i kazał iść precz. Dzień dobry, Stefanio. Cieszę się, że jesteś ze mną. Niewiele myśląc, doktor zabrał Włochowi małpkę, dał mu szylinga i kazał iść precz. Kataryniarz bardzo się zirytował i zaczął krzyczeć, że nie odda małpki. Ale doktor powiedział mu, że jeżeli grzecznie nie odejdzie, to dostanie w nos. John Dolittle był silnym mężczyzną, choć nie był zbyt wysoki. Rad nie rad, kataryniarz pochodził w swoją stronę, mamrocząc przekleństwa pod nosem, a małpka została u doktora, bardzo sobie chwaląc nowy dom. Pozostali domownicy nazwali ją Chichi, która to nazwa pospolita oznacza w języku małp imbir. Przy innej okazji, kiedy to w Puddleby zawitał cyrk, cierpiący na ból zęba krokodyl zbiegł pod osłoną nocy i zawitał do ogrodu doktora. Doktor rozmawiał z nim w języku krokodyli. Zabrał go do domu i wyleczył mu ząb. Ale kiedy krokodyl zobaczył, jaki miły to dom, z odrębnymi pomieszczeniami dla poszczególnych gatunków zwierząt, on także zapragnął mieszkać u doktora. Spytał, czy mógłby spać w stawie z rybkami na końcu ogrodu, jeżeli obieca, że nie będzie zjadać jego mieszkańców. Kiedy u doktora zjawili się pracownicy cyrku, by zabrać krokodyla z powrotem, gad tak się rozjuszył, że niewiele myśląc, czmychnęli, gdzie pieprz rośnie. Ale dla wszystkich domowników krokodyl był zawsze łagodny jak baranek. Niemniej teraz wszystkie starsze damy bały się przysyłać swoje pieski salonowe do doktora Dolittle z powodu nowego lokatora, a farmerzy nie przyjmowali do wiadomości, że krokodyl nie pożre ich owieczek i chorych cieląt, które przyprowadzili na leczenie. Zatem doktor udał się do krokodyla i powiedział mu, że musi on wrócić do cyrku. Ale gad zaczął wylewać ogromne krokodyle łzy. Błagał doktora, by pozwolił mu zostać, że ten nie miał sumienia go wyrzucić. Wtedy siostra Johna Dolittle, Sara, przyszła do niego i rzekła: John, musisz pozbyć się tego potwora. Przecież to z jego powodu farmerzy i starsze panie boją się przyprowadzać do ciebie swoje zwierzęta. I to w momencie, gdy zaczynaliśmy odbijać się od dna. Teraz to już na pewno zostaniemy zrujnowani.
to jest ta kropla, która przepełnia kielich. Nie będę już dłużej gosposią w Twoim domu, jeżeli nie pozbędziesz się tego aligatora. Ależ to nie jest aligator, zaprotestował doktor. To jest krokodyl. Nic mnie nie obchodzi, jak to nazywasz, rzuciła siostra. To naprawdę jest średnio przyjemne znaleźć coś takiego pod łóżkiem. Nie chcę tego już dłużej mieć w domu. Ale on mi przysiągł, że nikogo nie ugryzie. On nie cierpi cyrku, a ja nie mam pieniędzy, by wysłać go do Afryki, która jest jego domem. On nikomu nie wadzi, a poza tym jest bardzo dobrze wychowany. Mogłabyś przestać już zrzędzić. Powtarzam ci, że dłużej nie zniosę tego gada w domu! Sara była nieugięta. On pożera linoleum! Jeżeli nie pozbędziesz się krokodyla w tej chwili, to wyniosę się stąd i wyjdę za mąż! W porządku, zgodził się doktor. Witaj, Marleno, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. W porządku, zgodził się doktor. No to wyprowadzaj się i wychodź za mąż. Nie mogę przecież stać ci na drodze. To rzekłszy, złapał swój kapelusz i wybiegł do ogrodu. Sara więc spakowała swoje rzeczy i wyniosła się z domu, zostawiając doktora samego ze swoją menażerią. I zanim się obejrzał, był już biedniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Z tymi wszystkimi gardłami do wykarmienia i domem, którym trzeba się zajmować, i bez drugiej pary rąk do cerowania, bez przychodu pieniędzy, by zapłacić rzeźnikowi, sprawy przybrały nieprzyjemny obrót. Ale doktor nic sobie z tego nie robił. Pieniądze to prawdziwe utrapienie, zwykł mawiać. Żyłoby się znacznie lepiej, gdyby nigdy nie zostały wynalezione. Jakie znaczenie mają pieniądze, jeżeli jesteśmy faktycznie szczęśliwi? Ale wkrótce same zwierzęta zaczęły widzieć problemy. I pewnego wieczora, kiedy doktor drzemał w swym fotelu przed ogniem w kuchni, zaczęły między sobą rozmawiać szeptem. I sowa Tutu, która była biegła w arytmetyce, wyliczyła, że pieniędzy starczy jeszcze tylko na tydzień. I to jeżeli wszystkie zwierzęta ograniczą się do jednego wyłącznie posiłku dziennie. Po czym oświadczyła. Myślę, że my wszyscy powinniśmy wziąć na siebie prace domowe. Przynajmniej na tyle musimy się zdobyć. W końcu to dlatego, że staruszek poświęca się dla nas, a teraz jest biedny i samotny. A zatem ustalono, że małpka Chichi ma zajmować się gotowaniem i cerowaniem. Pies Jeep będzie zamiatać podłogi, kaczka odkurzać i słać łóżka, sowa Tutu prowadzić księgowość, a świnia zajmować się ogrodem. Natomiast papuga Polinezja jako najstarsza została gospodynią i jej podlegało pranie. Rzecz jasna, początkowo wszystkie zwierzęta miały problemy z wykonywaniem nowych obowiązków, to znaczy wszystkie poza Chichi, która z racji posiadania rąk potrafiła pracować tak jak ludzie. Ale wkrótce wszyscy przywykli do nowych ról i zaczęli traktować jako świetną zabawę obserwowanie psa Jeepa, zamiatającego podłogę ogonem, do którego przywiązana była szmata, tworząca z myślą miotłę. Niebawem zwierzęta nauczyły się tak dobrze wykonywać swoje prace, że aż doktor powiedział, iż jego dom nigdy wcześniej nie był taki czysty i zadbany. Z tego względu sprawy przybrały korzystniejszy obrót, no ale przecież bez pieniędzy trudno było sobie radzić na dłuższą metę. Na początek zwierzęta otworzyły przed furtką do ogrodu stoiska z warzywami i kwiatami. I sprzedawały rzodkiewkę i róże przechodniom mijającym dom. Ale choć to i tak nie starczało na płacanie rachunków, doktor nie wydawał się zmartwiony.
kiedy papuga przyszła do jego gabinetu z wiadomością, że właściciel sklepu rybnego nie da im więcej ryb, odpowiedział: spokojna głowa, dopóki kury się niosą i krowa daje mleko, możemy robić omlety i leguminę z twarożku. A w ogrodzie jest póki co mnóstwo warzyw. Panie Zima ma jeszcze kawał drogi. Nie ma co na siłę się zamartwiać. Od martwienia się mieliśmy Sarę. Ciągle się czegoś bała na zapas. Ciekawe, jak teraz sobie radzi. W sumie to bardzo sensowna kobieta. Co prawda, to prawda. Ale śnieg tego roku spadł wcześniej niż zazwyczaj. Chociaż stary, kulawy koń przyciągnął z lasu poza miastem mnóstwo drewna, żeby można było rozpalić wielki ogień w kuchni, większość warzyw w ogródku zmarzła. A reszta znalazła się pod grubą warstwą śniegu i wielu zwierzętom zaczął doskwierać dotkliwy głód. Przygotowałam dla Was dzisiaj rysunek. Po tym, jak przeczytam Wam całą bajkę, pokażę Wam go troszkę dokładniej. Zobaczcie, to są zwierzęta, które wykonują różne czynności w domu doktora po tym, jak z gospodarstwa odeszła jego siostra Sara. Papugę Polinezję, która segreguje pranie, pokazywałam Wam już w zeszłym tygodniu. A przed nami rozdział 4. List z Afryki. Zima była wyjątkowo surowa. Aż jednego wieczora w grudniu, kiedy całe towarzystwo siedziało wokół ciepłodajnego ognia w kuchni i doktor czytał im na głos z książek, które sam napisał w języku zwierząt, sowa Tutu syknęła nagle. Cicho! Co to za szmery na podwórku przed domem? Wszyscy nastawili uszu i zaraz też usłyszeli tupot biegnących stóp. Wtem drzwi otworzyły się na oścież i do domu wbiegła małpka Cici, zupełnie bez tchu. – Doktorze! – zawołała. – Właśnie dostałam wiadomość od kuzyna z Afryki. Wśród tamtejszych małp panuje straszliwa zaraza. Wszystkie na nią zapadają i giną jak muchy. Setkami. Pańska sława już do nich dotarła i błagają, żeby pan przyjechał do Afryki i opanował tę zarazę. – A kto dostarczył wiadomość? Pytał doktor, zdejmując okulary i odkładając książkę. Jaskółka, jaskółka! Ona siedzi na beczce z deszczówką, odparła Cici, nadal ciężko dysząc. To zaproś ją do środka. Niech siądzie przy ogniu. Przecież na pewno umiera z zimna. Jaskółki odleciały na południe ze 6 tygodni temu. Więc jaskółka została wpuszczona do środka. Biedna, skulona i drżąca z zimna. Chociaż z początku nieco wystraszona, wkrótce się ogrzała i usiadłszy na krawędzi gzymsu kominka, zaczęła mówić. Kiedy skończyła, doktor powiedział: z największą chęcią udałbym się w podróż do Afryki, zwłaszcza w tę okropną pogodę, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Nie mamy tyle pieniędzy, by starczyło na bilety. Cici, bądź tak dobra i podaj mi skarbonkę. Małpa wspięła się i zdjęła ją z górnej półki kredensu. Nie było w niej nic. Nawet jednego pensa. Byłem pewien, że są tam jeszcze 2 pensy, powiedział ze smutkiem doktor. No, były, odrzekła sowa. Ale wydał je pan na grzechotkę dla maleńkiego borsuczka, gdy zaczął ząbkować. Wydałem? Powiedział doktor. Mój Boże! Ach, pieniądze szczęścia nie dają, to fakt.
ale dość narzekań. Być może, jeżeli pojadę nad morze, to uda mi się pożyczyć łódź, którą dopłyniemy do Afryki. Znam pewnego żeglarza, który był u mnie z dzieckiem chorym na odrę. Są szanse, że pożyczy nam łódź, bo przecież dziecko wyzdrowiało. Tak jak doktor powiedział, tak zrobił. Więc nazajutrz, wczesnym rankiem, udał się nad morze. A kiedy wrócił, zakomunikował zwierzętom, że sprawy mają się dobrze i marynarz zgodził się pożyczyć im łódź. Słysząc te słowa, krokodyl, małpa i papuga zaczęli śpiewać, bardzo uradowani, że popłyną do Afryki, ich prawdziwego domu. A doktor powiedział: będę mógł zabrać tylko was troje, a do tego psa Jeepa, kaczkę Dab-Dab, prosię Geb-Geb i sowę Tutu. Pozostałe zwierzęta w tej liczbie, orzesznice, szczury wodne i nietoperze, będą musiały wrócić na pola, gdzie się urodziły i żyć tam do czasu naszego powrotu z Afryki. Ale ponieważ większość z nich przesypia całą zimę, nie zrobi im to większej różnicy. Poza tym podróż do Afryki nie wyszłaby im na zdrowie. I wtedy do głosu doszła papuga Polinezja, która odbyła już niejedną długą podróż morską, by wyliczyć doktorowi wszystkie rzeczy, jakie musi wziąć ze sobą na tę wyprawę. Musisz mieć ogromne zapasy pieczywa morskiego, znaczy sucharów. Potrzebna jest puszkowana wołowina i kotwica. Przypuszczam, że statek będzie miał swoją własną kotwicę, odparł doktor Dolittle. To trzeba będzie sprawdzić, powiedziała Polinezja, ponieważ jest to bardzo ważne. Nie można przecież się zatrzymać, jeśli nie masz kotwicy. No i potrzebny jest dzwon. A dzwon? To po co znowu? Zdziwił się doktor. By przy jego pomocy orientować się, która godzina, odparła papuga. Idzie się i dzwoni nim co 30 minut i wtedy wiadomo, która jest godzina. Musimy też mieć mnóstwo lin. One zawsze się przydają w czasie podróży. Zaraz też zgromadzeni zaczęli się zastanawiać, skąd mają wziąć pieniądze, żeby kupić te wszystkie rzeczy, które są niezbędne. O, psia kość! Znowu pieniądze! Zawołał doktor. Mój Boże, będę szczęśliwy, gdy dotrzemy do Afryki, gdzie człowiek ich nie potrzebuje. Teraz pójdę do sklepu spożywczego spytać, czy nie zechcą poczekać na pieniądze do mojego powrotu. Nie, lepiej wyślę żeglarza, żeby z nimi porozmawiał. No i żeglarz poszedł rozmówić się ze sklepikarzem. I wkrótce powrócił ze wszystkim, co niezbędne w podróży. Następnie zwierzęta spakowały swoje bagaże i po zakręceniu wody, żeby rury nie zamarzły i zasłonięciu okien drewnianymi okiennicami, zamknęły dom. A klucz przekazały staremu koniowi, który mieszkał w stajni. Kiedy sprawdziły, czy na stryszku jest tyle siana, żeby starczyło koniowi, by przetrwać zimę, udały się wraz z całym bagażem na wybrzeże i wsiadły na statek. Na miejscu czekał już na nich handlarz mięsem dla kotów, który podarował doktorowi jako prezent na pożegnanie przepyszny pudding, ponieważ dowiedział się, że nigdzie indziej na świecie nie można go dostać. Jak tylko wsiedli na statek, prosie Geb-Geb spytało, gdzie są koje, jako że właśnie wybiła czwarta, czyli nadeszła pora jego drzemki. Polinezja więc zabrała prosiaka na dół pod pokład i pokazała mu łóżka ustawione jedno nad drugim, jak regały na książki ustawione przy ścianie. – Hej, to nie jest łóżko! – zakrzyczało prosie. – To jest przecież półka! – Na statku łóżka zawsze są takie! – odpowiedziała papuga. – To nie jest półka! Wejdź na górę i kładź się spać! Tak wygląda właśnie koja! Ja chyba nie jestem jeszcze śpiący, powiedziało Geb-Geb. Za bardzo się emocjonuję. Chcę iść na górę,
i zobaczyć moment, jak odpływamy. No cóż, to twój pierwszy rejs, zauważyła Polinezja. Za jakiś czas przyzwyczajesz się do życia na morzu. I ruszyła z powrotem w górę schodami, nucąc pieśń pod nosem. Widziałem morze czarne i czerwone, opłynąłem białą wyspę całą, odkryłem wody żółtej rzeki nieskończone. Nocą płynąłem pomarańczową śmiało, teraz zielona wyspa znów zostaje w tyle i żegluję wciąż niebieskim oceanem. Mam chyba dość kolorów na te chwile, więc do ciebie wracam dziś nad ranem. Właśnie mieli wyruszać w podróż, gdy doktor zakomunikował, że będzie musiał wrócić i spytać żeglarza o drogę do Afryki. Ale jaskółka powiedziała, że już tyle razy tam leciała, więc spokojnie pokaże im, jak dostać się na czarny ląd. Słysząc te słowa, doktor kazał małpce Chichi podnieść kotwicę i tak oto zaczęła się podróż. Dalsze losy statku, dalsze losy przygód załogi statku już za tydzień, moi kochani. Mam nadzieję, że macie ochotę posłuchać, co też się wydarzyło doktorowi Dolittle i jego zwierzęcym pomocnikom, jego przyjaciołom. Myślę, że jest to książeczka, która jest bardzo, bardzo ciekawa. Muszę wam przyznać, że kiedy byłam mała, w moim dzieciństwie, nie czytałam nigdy doktora Dolittle. Ze swojego dzieciństwa pamiętam tylko filmy o doktorze Dolittle z Eddie Murphym w roli głównej, ale to zupełnie inna historia, moi kochani. Tam to jest bajka zupełnie wymyślona na nowo i oprócz tego, że bohaterem jest doktor weterynarii Dolittle, który rozmawia ze zwierzętami, nic, absolutnie nic nie łączy się z książką, czyli z oryginałem historii o doktorze Dolittle. Warto czytać. Warto czytać książki. Warto oglądać filmy, które przenoszą akcję książki na ekran, ale warto również porównywać książkę i film. Dla mnie nie tylko jak byłam małą dziewczynką, ale także teraz zawsze bardzo interesujące było to, jak inaczej wygląda obraz historii, którą sama sobie w głowie wymyśliłam, czytając książkę, i obraz, który ktoś po przeczytaniu książki przelał na ekran, czyli stworzył film. Czasami okazuje się, że gdzieś mieliśmy podobne elementy, myśleliśmy podobnie, podobnie wyobrażaliśmy sobie różne postaci i historie, a czasami zupełnie inaczej. Ale wcale nie chodzi o to, żeby rezygnować albo z książki, albo z filmu. Warto przeczytać zawsze najpierw książkę, a później obejrzeć film i stwierdzić, które nam się bardziej podoba. Pamiętajcie, czytanie książek jest wielką przyjemnością. Czytanie książek pobudza i rozwija wyobraźnię. Kiedy czytamy książkę, świat w naszej wyobraźni staje się ogromny. A jeżeli książka jest bardzo, bardzo ciekawa, to czytając ją nie możemy się oprzeć temu, żeby przestać ją czytać. I wydaje nam się, że
sami przeżywamy te historie, które przeżywają bohaterowie książki. Czytajcie, kochani. Bardzo Was proszę, czytajcie. Czytanie jest fantastyczne. To wspaniała rozrywka, to wspaniała zabawa. A przede wszystkim to malowanie różnych obrazów w swojej wyobraźni. Pamiętajcie, że wyobraźnia to jest to, czego nikt Wam nie zabierze. A im więcej rozmyślacie, tym Wasz świat staje się bogatszy. I to bez pieniędzy. Czyli właśnie to, o czym mówił dr Dolittle. Pieniądze są niepotrzebne, jeżeli bez nich jesteśmy szczęśliwi. I takie szczęście bez pieniędzy dają właśnie historie zawarte w książkach. I wcale nie trzeba mieć pieniędzy na książki, ponieważ istnieje takie coś jak biblioteka. Możemy pójść do biblioteki, zapisać się do niej jako czytelnik i możemy to zrobić, kochani, będąc już bardzo małymi dziećmi. Mogą nas do biblioteki zapisać nasi rodzice albo dziadkowie. Widziałam naprawdę malutkie dzieci, które były najzagorzalszymi czytelnikami biblioteki. Zdarzało się, że co tydzień przychodziły po nowe książeczki. Warto czytać od małego do dużego, do najstarszego, bo książki to jest wspaniała zabawa dla wszystkich. Od 0 do 100, a nawet 200 lat. Czytajcie, kochani. Czytajcie razem, czytajcie na głos, bo to jest olbrzymia przyjemność i bardzo dużo nam to daje. Teraz, moi drodzy, zbliża się już pora na pożegnanie. To wszystko na dzisiaj, moi kochani. Bardzo się cieszę, że Stefania i Marlena były dzisiaj ze mną na żywo. Mam nadzieję, że za niedługo, czyli za tydzień, dołączą do poczytajek kolejne osoby. A teraz do zobaczenia. Pa, pa. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia za tydzień. A teraz jeszcze postaram się Wam pokazać dokładniej rysunek, o którym mówiłam. Tylko muszę odwrócić kamerę. Dajcie mi na to proszę chwileczkę. To jest rysunek, który dla Was przygotowałam. O, myślę, o, już ostrość dobrze się ustawiła. Czytając rozdział, który dzisiaj przeczytaliśmy jako pierwszy, tak sobie wyobraziłam te różne prace, które zwierzęta zajmowały, którymi zwierzęta zajmowały się w domu doktora po odejściu jego siostry. Pokażę Wam najpierw, co się dzieje tutaj za oknem. Słoń zajmuje się ogrodem i podlewa różne krzaczki. Pszczółki, jak to pszczółki, zapylają kwiaty. Wiewiórka znosi orzeszki, żeby można było je przegryźć ciężką zimą. A tutaj w stawie widzicie krokodyla z rybkami. Co się dzieje w domu? Myślałam i wyobraziłam sobie taki wielki stos nieumytych naczyń i królika, który zmywa je.
ale królik nie jest zbyt duży. I wymyśliłam, że żeby wejść na szafę do miski, w której mył naczynia, potrzebował drabiny. Ale zobaczcie, co za gapa i jak strasznie nachlapał. Ojej, ktoś tu jeszcze nachlapał. O, to małpa. To małpka Cici. Małpka Cici zajmowała się głównie gotowaniem, ale myślę, że pomagała trochę papudze Polinezji także w praniu. Tutaj właśnie stoi przy bali, stoi na pudle, żeby być trochę wyższa. Papuga Polinezja segreguje uprane ubrania, a wieszać je na sznurkach pomaga mała myszka. Jestem ciekawa, jak wy narysowalibyście przygody, które czytaliśmy dzisiaj. Może macie jakiś własny pomysł? Jeżeli macie ochotę, zapraszam do tego, żebyście narysowali swoje obrazki i zamieścili je pod filmikiem albo przesłali do mnie na adres pomysłowy.kufer@gmail.com. Zapraszam Was serdecznie, a my widzimy się ponownie za tydzień w czwartek o godzinie 18:30. Jeszcze raz pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ciocia Hania. Pa, pa.